To jest program W Punkt, wydanie specjalne Telewizji Republika. Ja się nazywam Aleksander Wierzejski, witam Państwa. I kolejnym gościem jest pan Zbigniew Gryglas, były wiceminister aktywów państwowych, były poseł. Witamy serdecznie. Witam pana, panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich Państwa. Zacznijmy od szóstego pakietu sankcji. Dzisiaj jakaś w ogóle dramatyczna jazda kolejką górską. Najpierw miało z tego nic nie być, to była wiadomość z poniedziałku, a ambasadorowie się nie dogadali. Potem we wtorek, alleluja, udało się to, wtorek nad ranem, o pierwszej w nocy, udało się uzgodnić te warunki. Potem znowu okazało się, że no jednak ambasadorowie spotkani, którzy się spotkali w środę, powiedzieli, że nie. Ambasador węgierski zażyczył sobie, by zdjąć, przestać obejmować sankcjami rosyjskiego metropolitę Cyryla. No ale jednak sankcje przeszły, więc będzie duży cios w rosyjską gospodarkę, ale ile będzie to kosztować Polskę? Panie redaktorze, szanowni państwo, pewnie byśmy mogli sobie dworować z tego, patrząc na ten proces decyzyjny w Unii Europejskiej, byśmy tak mogli myśleć, tak postępować, ale sprawa jest niezwykle poważna, bo wszyscy wiemy, że to jest jedyny sposób, bardzo mocne, bardzo takie skuteczne, zdecydowane sankcje, to jest jedyny sposób, by zatrzymać imperialne plany Rosji, by zatrzymać wojnę, która jest za naszymi granicami. Musimy to pamiętać. Kilka dni temu był atak na obiekty w okolicach Lwowa, więc to jest bardzo blisko polskiej granicy. Jeden z ataków był dobrze słyszalny w okolicach Rzeszowa, więc naprawdę, proszę państwa, to nie są żarty. W Paryżu, Madrycie może to tak wyglądać, że to setki, tysiące kilometrów od Kijowa, ale w Donbasie giną ludzie, w Donbasie kobiety ukraińskie są gwałcone i ta wojna niczym się nie różni od tego, co pamiętamy z opowieści naszych rodziców, naszych dziadków o II wojnie światowej, strasznej wojnie, która kosztowała życie milionów ludzi, w tym bardzo wielu polskich obywateli, Polaków. No, mamy informacje również o bardzo dużych stratach i bohaterstwie żołnierzy ukraińskich, którzy powstrzymują to rosyjskie natarcie. To już staje się drugie albo trzecie, taka koncepcja strategiczna, która została zniwelowana, i z drugiej strony idzie zachodnia broń. Zdaje się, że te uderzenia wczoraj w tunele kolejowe, zresztą nie trafili, ale chcieli, miały właśnie być odpowiedzią na informacje kolejne $700 milionów, które rząd Stanów Zjednoczonych przeznaczył dla Ukrainy. I tutaj również są duże wysiłki polskie. Jak podejrzewam, dowiemy się dopiero po wojnie, jaka była prawdziwa skala tej pomocy. Panie doktorze, zadał pan kluczowe pytanie, czy te sankcje będą nas także kosztować. Odpowiem tak, ta cena będzie wysoka i o tym wszyscy wiemy. To nie jest tak, że nie dotknie to też naszej gospodarki, że nie dotknie to nas wszystkich, ale my musimy pamiętać, my Polacy pamiętamy o tym, że wolność, że niepodległość, niezawisłość to jest kwestia fundamentalna i to, czy, jak to powiedział jeden z polityków, czy będziemy trochę marznąć, to nie ma większego znaczenia. Kluczowa jest suwerenność. My, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, nie jesteśmy w złym położeniu, dlatego że nasze rządy w ostatnich latach zrobiły wiele, zwłaszcza obecny gabinet, by doprowadzić do takiej pełnej dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne. Myślę tu przede wszystkim o gazie, ale też i o ropie naftowej. Jeśli chodzi o gaz, wszyscy wiemy, mamy gazoport, rozbudowujemy jego możliwości. Do końca roku będzie uruchomiony także gazociąg łączący nas ze złożami norweskimi, Baltic Pipe. Budujemy konektory z naszymi sąsiadami, więc sytuacja, jeśli chodzi o gaz,
jest, powiedziałbym, opanowana. Być może mogą wystąpić jakieś okresy niedoborów. Wszyscy dzisiaj szukają tego gazu na rynku światowym, więc nie jest łatwo go zakontraktować. Ale bądźmy dobrej myśli. Jeśli chodzi o ropę naftową, także mamy taką sytuację, że szczęśliwie powstał rurociąg z Gdańska do Płocka, więc można także naszą największą rafinerię zaopatrywać z morza przez naftoport. Jak mówimy o naftoporcie, musimy też powiedzieć o fuzji Lotosu i Orlenu i tym kontrakcie z Aramco, czyli arabskim, Arabia Saudyjska, największy na świecie producent ropy naftowej, więc rozumiem, że tutaj dostęp do surowca jest gwarantowany. Tak, panie redaktorze, od lat sprowadzamy już drogą morską duże ilości ropy naftowej, no ale teraz będziemy musieli jej sprowadzać jeszcze więcej. Dlatego, że będzie mieć więcej klientów na tą ropę? Nasze rafinerie, a więc przede wszystkim rafineria w Płocku, ale też i rafineria w Morzejkach, która jest własnością PKN Orlen i także rafineria w Gdańsku. To są przedsiębiorstwa, które przerabiają olbrzymie ilości ropy naftowej, więc tutaj będzie to zapotrzebowanie gigantyczne. Pojawił się taki pomysł przy okazji i nie wiem w jakim stopniu realizacji jest, byśmy również zastąpili ropę w rurociągu Przyjaźń, tą, którą my będziemy sprowadzać, do rafinerii w Szwed, która w tej chwili jest tam w jakim stopniu rosyjska. Tutaj Rosjanie zostaliby wywłaszczeni, nasze koncerny przejęłyby tą rafinerię i wtedy dostarczalibyśmy również paliwo do aglomeracji berlińskiej. Czy to jest plan, który brzmi fantastycznie? Panie redaktorze, w sensie nieprawdopodobnie oczywiście. Nie, on nie brzmi fantastycznie. Takie możliwości logistyczne rzeczywiście istnieją. Problemem może być źródło pozyskania tak dużych ilości ropy naftowej. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czy będziemy w stanie zaopatrywać niemiecką rafinerię. Przede wszystkim chcemy zadbać o bezpieczeństwo naszego rynku. To jest... W prasie fachowej również pojawiła się taka sugestia, że trzeba by dobudować jeszcze jeden pirs w naftoporcie. Panie redaktorze, kluczowe dla nas jest bezpieczeństwo naszego rynku, zaopatrzenie naszego rynku w paliwa i polski rząd powinien dbać przede wszystkim o to, o polskie interesy. Jeżeli będziemy posiadali takie dodatkowe możliwości, to oczywiście także wspomożemy naszych zachodnich sąsiadów, ale rząd polski musi myśleć przede wszystkim o polskich interesach. Mówimy o wyzwaniach, no to kolejnym rzeczą jest węgiel. Czy rzeczywiście rezygnujemy z węgla, skoro nie ma gazu, skoro dostawy ropy są, no nie to, że wątpliwe, ale pytanie, czy nam tą drogą wystarczy surowca? Panie redaktorze, my mieliśmy opracowany plan transformacji polskiej energetyki i ten udział węgla stopniowo miał spadać. Paliwem takim przejściowym, które pozwoliłoby nam łagodniej przejść od węgla do przede wszystkim odnawialnych źródeł energii, był właśnie gaz. Dzisiaj już wiemy, że gaz tej roli spełnić nie może, więc prawdopodobnie przyszłość będzie taka, że ten sposób zmniejszania, to tempo zmniejszania udziału węgla w naszym miksie energetycznym, tak to nazywamy, będzie nieco mniejsze, dlatego że no, gaz tej roli, jak powiedziałem, nie spełni. No, też musimy trochę poczekać na kolejne inwestycje, zwłaszcza myślę tutaj... Timmermansa na nagłą podwyżkę, a to świadectw emisyjnych dwutlenku węgla, a to cen gazu 600% w niektórych krajach, a to wreszcie teraz tej wojny na Ukrainie, jest stwierdzenie, że no, trzeba szybciej przechodzić na zielone źródła energii, na źródła odnawialne.
Pamiętajmy, że źródła odnawialne mają też swoje wady, które przede wszystkim polegają na tym, że ta produkcja energii odbywa się w takich okresach, no, kiedy świeci słońce bądź wieje wiatr. Więc to nie są bardzo stabilne źródła energii. My musimy posiadać w tak zwanej podstawie, czyli pracujące w sposób ciągły, inne źródła. Docelowo będzie to energetyka jądrowa. Będą to... No, ale to za 20 lat, tak? Ale to się stanie za lat kilka, kilkanaście, a więc na to musimy poczekać. Polska od wielu lat przedstawiała swoje stanowisko, że no, my jesteśmy w takiej szczególnej sytuacji. Nasza gospodarka, nasza elektroenergetyka była w dużym stopniu, jest wciąż uzależniona od węgla, węgla kamiennego i brunatnego, i my musimy ten proces przechodzenia do energetyki odnawialnej przechodzić w taki dłuższy nieco, w dłuższym nieco horyzoncie niż inne kraje naszego regionu. Mam nadzieję, że zwłaszcza w tych nadzwyczajnych okolicznościach wojennych, ten głos Warszawy będzie lepiej słyszany w Brukseli. Raz jeszcze podkreślę, bezpieczeństwo jest tutaj kluczowe, jest bardzo istotne, a bezpieczeństwo energetyczne jest składnikiem bezpieczeństwa państwa w ogóle, bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. No, o tym się dość dużo mówi, natomiast no, działania Unii Europejskiej są, idą w jedną stronę. Mało osób wie, bo to dopiero dzisiaj zostało opublikowane, te 270 stron tych tak zwanych kamieni milowych, no również przewiduje przejście na energetykę zieloną, na jakieś zachęcanie, ale też zniechęcanie do samochodów spalinowych. Wszystko to jest w tym pakiecie. No tak, dowiedzieliśmy się dzisiaj, że no ten pozornie ogłoszony sukces, to ta akceptacja dla polskiego planu odbudowy, no, jest tylko początkiem drogi, że musimy spełnić jeszcze bardzo wiele warunków. To wygląda jak trochę niekończąca się historia. Mam nadzieję, że te środki, które powinny bardzo szybko trafić do Polski, choćby z powodu strat, które ponieśliśmy jako gospodarka w okresie pandemii, no ale do Polski powinny trafić także olbrzymie środki wsparcia na rzecz naszego kraju, który zrobił najwięcej, jeśli chodzi o przyjęcie uchodźców, pomoc tym uchodźcom. No, ale też jest pomoc finansowa, ale też jest wspieranie struktur państwowych na Ukrainie. No, to jest nasz żywotny interes i wolimy jakiekolwiek wydatki niż to, żeby to państwo tam doznało uszczerbku, przestało istnieć, zostało po prostu, żeby nam, nie wiem, ruskie czołgi stały na granicy tuż koło Rzeszowa. To jest oczywisty, to się nazywa cost-benefit analysis, więc tutaj... Panie redaktorze, ale myślę, że wszyscy my nie godzimy się z taką oto sytuacją, że jako kraj otrzymujemy bardzo skromne wsparcie Unii Europejskiej dla pomocy uchodźcom. To przypomnę, jest nieco ponad 100 milionów euro. W sytuacji, kiedy Turcja, pamiętamy, kilka lat temu otrzymała 6 miliardów euro. Ale Turcja szantażowała tą instytucję, a myśmy starali się z nimi rozmawiać na argumenty. No tak, ale to tylko pokazuje, że no, w Unii Europejskiej właśnie powinna się liczyć taka rzeczowa dyskusja na argumenty, a nie szantaż. Jest taka teoria, że to, że pani von der Leyen przyjechała dzisiaj, że wystąpiła, że powiedziała, że zgody, jest też efektem polskiego wstrzymywania ważnych głosowań dla eurokratów. No być może. Trudno powiedzieć, jakie jest rzeczywiste podłoże tej sytuacji. Tym niemniej, no, wszyscy widzimy, że Polska jest traktowana niesprawiedliwie i to nas bardzo, bardzo boli. Druga teoria jest taka, że jakby kopią nas po kostkach, bo widzą, że rośniemy, że znaczenie Polski w tych ostatnich miesiącach poszybowało na arenie światowej i mamy szansę chociażby we współpracy z Ukrainą rzeczywiście stworzyć tutaj silny ośrodek demokratyczny, przestrzegający praw
i przede wszystkim silny ośrodek gospodarczy. Ja myślę, że ta teoria ma wiele wspólnego z prawdą, że ona rzeczywiście może tak wyglądać. No, pamiętamy też taki sprzeciw wobec działań Polski na rzecz tworzenia koncepcji Trójmorza, więc rzeczywiście coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy, coś się dużo zmienia. Zbigniew Gryglas, były wiceminister aktywów państwowych, polityk republikanów, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panu, dziękuję serdecznie państwu. A państwa zapraszamy na kolejną rozmowę. Elżbieta Rafalska, europoseł PiS na Skype'ie, ale porozmawiamy o tym, co się dzieje w Europie i co się stało dzisiaj w Warszawie.